Kolejny dość niebezpieczny zwierzę, jakie możemy napotkać na terenach Kenshi, jest to drugi rodzaj pająków, które zwie się Skin Spiders. Są minimalnie silniejsze od swoich pomniejszych kuzynów, Blue Spiders. Widzicie, że no, wielkościowo mogą przerastać człowieka. Podróżują w większych skupiskach. Jak widać tutaj dalej jest tutaj kilka jego pobratyńców, które jak najbardziej żądne krwi zmierzają ku naszej stronie. Najlepiej zająć się ostrzeliwaniem ich z dystansu, gdyż szybko potrafią przebić do nas i uderzać swoimi odnóżami, które są dość mocne i tnące. Oczywiście tutaj mamy już pierwszy kontakt. Będziemy próbowali go ubić z naszej maczugi. Mimo, że dużo ran mają, w końcu udało się innego powodu. Jeśli chodzi o rzeczy, jakie z nich wybrane, są to kły. Oczywiście, gdy wyjmiemy kły, już będzie martwy. Oczywiście tu jest już następny jegomość i następne zbliżają się. Spróbujemy się wybronić, choć nie gwarantuję, że to się uda, gdyż pięknie dostaliśmy w nogę. Dobrą metodą jednak będzie się wycofać, podleczyć i ostrzelać przeciwnika z wyżej opatrzonych miejsc. Bo jak mówiłem, to są dosyć silne bestie. To nie są małe pajączki, które mogliśmy bić na raz. Teraz one mogą nas bić na raz, więc próbujemy. Taktyka strzelania ucieczki jest może i lepsza, ale jednak to jest dalej dosyć szybki przeciwnik. Możemy oczywiście spróbować uciekać, gdy on będzie chciał nas ugryźć, żebyśmy mogli oddać strzał. Więc jak na razie widać, idzie to dosyć mozolnie. Jednego jesteśmy w stanie, powiedzmy, jakoś pokonać. Jak dobrze da się, to może trafimy jeszcze i nie trafi od nas przynajmniej. Więc udało się, trostał. Co prawda znowu w coś innego, trochę wolniej idzie, więc jak na razie może uda się go ustrzelić. I zawsze to jakaś metoda, żeby pokonać je. Więc jak spotkacie większą grupę tych przeciwników, radziłbym zachować ostrożność, bo mogą być dosyć drapieżne i przebijać się spokojnie przez nasze pancerze. Więc jak widzicie, no nie jest to może jakoś genialna taktyka, ale zostawi nas, może to i lepiej. Jest dosyć ranny, więc nie powinien nas gonić, a my mamy czas, by ruszać dalej.